Joanna i Mariola, dzień dobry, witam Was. Dzień dobry. Dzień dobry. To zacznijmy w takim razie, drogie Panie, od Waszej pracy, bo każda praca jest ciężka, każda jest specyficzna na swój sposób i każda praca wymaga pewnych predyspozycji, a Wy akurat zajmujecie się między innymi osobami starszymi, czyli po prostu opiekujecie się nimi. I wydaje mi się, że nie każdy się do tego nadaje. Wspomniałeś, że każda praca jest ciężka. Nie każda praca jest ciężka. Jeżeli sprawia ci to przyjemność i robisz to, co lubisz, to najprawdopodobniej, a jestem tego pewna w 100%, bo tak pracuję, nie sprawia mi to żadnego problemu ani trudności. I odbieram to jako coś, co sprawia mi ogromną przyjemność i moja pasja. Także osoby starsze potrafią być bardzo wdzięczne za moją pracę i uważam, że ta energia, która jest między nami, się wymienia i to jest coś pięknego. Mariolu, ty też nie sypiasz, bo Joanna tak kocha swoją pracę, że prawdopodobnie nie sypia, tylko cały czas pracuje, bo nigdy nie jest zmęczona. Ja bym nie nazwała to z zaśnięciem, tylko jak gdyby medytacją, nie? Tak. Medytuje się. To może tak porównać, jak matka ma małe dziecko, po prostu czuwa cały czas i ten słuch jest wyostrzony i słyszy się po prostu wołanie tej osoby, która po prostu potrzebuje. Ale tak, popieram Asię, każda praca jest pasją, a szczególnie ta, ponieważ jest wdzięczna, widzisz radość tych osób, no czasami nie, bo po prostu też są w bólu. Ale po prostu są wdzięczni i pięknie to widać. Jak nie uśmiechem, to, no to powiedzą, czasami też pokrzyczą. Oczywiście, że tak, jest. I trzeba po prostu stanąć, okej, zrozumieć, mieć tą empatię, no i działać. Empatia, o której powiedziałaś, zrozumienie, wyrozumiałość, wyczucie na ból, są rzeczy, których nie da się nauczyć. Nie, nie da się nauczyć. Nie. Absolutnie. To po prostu się z tym, jak nie wiem, można powiedzieć, że się rodzi człowiek, z tym, żeby po prostu przyglądać się. Ja też traktuję tą pracę jako doświadczenie dla siebie, żeby wzrosnąć i być tą lepszą wersją siebie. Tak mogę po prostu powiedzieć. Dokładnie. Też tak uważam, też tak to odbieram. Ja z reguły mam osoby schorowane bardzo, które są praktycznie nieuleczalne i są sytuacje w moim życiu, zajmując się takimi osobami, że te osoby muszą odejść, ale to jest takie, nauczyłam się już z tym pracować, więc te osoby odchodzą szczęśliwe, pogodzone z tym, że po prostu muszą odejść i nie ma w nich ani krzty takiej złości na życie, że tak się wydarzyło w ich życiu. Bo właśnie jeżeli dajemy im cząstkę takiej dobrej energii i uczymy ich takiej właśnie empatii, to te osoby są zupełnie pogodzone z niektórymi rzeczami. Owszem, walczą, jeżeli da się walczyć i czasami mam takie przypadki, które wyprowadzam z raka i miałam takie w swoim życiu, więc, ale są osoby, które dostaję za późno po prostu i nie jestem w stanie im pomóc, więc. Ile lat mieszkacie już na Florydzie? No ja już mieszkam 6 rok i to było moje takie postanowienie, że na zawsze przeprowadzam się tutaj koniecznie do Sarasoty, gdzie w 2009 roku przyjechałam tylko na chwilę, jako na wakacje. I moi przyjaciele pokazali mi tylko siestę i powiedziałam, okej, dobra, przeprowadzam się, robię wszystko. Mój jak gdyby zawód, który wyuczyłam się w New Jersey, konkretnie w Nowym Jorku, to jest również jako zajmowanie się ciałem, jako bodywork. I to też mi dało, tak jak wspominamy o starszych osobach, to też mi dało jak gdyby akces, że osoby mi ufają, że mogę po prostu je dotknąć i z nimi po prostu pracować jako terapeutka, a nie tylko jako osoba, która im towarzyszy w dniu codziennym. No właśnie, no bo ty oprócz tego, co robisz, jesteś również masażystką. Tak. Patrząc na ciebie, trudno to sobie wyobrazić, bo z reguły masażysta musi mieć naprawdę niezłą krzepę. To znaczy, tak to pewnie wygląda, co nie? Tak, to miałam właśnie dużo śmiechu zawsze, jak pracowałam w spa, dużo śmiechu, jak przyszedł barczysty mężczyzna i powiedział, że chciałby deep tissue, nie? I tak powiedział, ty to zrobisz? Ja mówię, no nie wiem, postaram się, ocenisz później, nie? Ale kto wie, nie, no to wychodził to, no, z bólem troszeczkę, nie, powiedział już dość, time,
Dobrze. Joanna wcześniej mówiła o tych wibracjach, ja specjalnie nie przerywałem ci i chciałem jeszcze dokończyć pewien wątek, no ale ty się zajmujesz również astrologią. Tak. Na czym polega to zajmowanie się astrologią? Bo odnoszę wrażenie, że ja też czasami zajmuję się astrologią, leżąc sobie wieczorem, patrząc w niebo, szukając gdzieś mojego znaku zodiakalnego. Szukając swojej gwiazdy na niebie. No jest to moja pasja, którą zaczęłam, że tak powiem, zgłębiać. Jest to ogrom wiedzy, którą cały czas jakby nasiąkam i ciągle mi się otwierają inne spojrzenia na pewne rzeczy. Robię portrety astrologiczne. Mało mam na to czasu, powiem szczerze, jako że praca, którą wykonuję z osobami starszymi, pochłania mnie dosyć mocno, tak jak mówiłam. I daję sobie zawsze takie wyzwanie, żeby tej osobie pomóc, żeby ją po prostu wyciągnąć z jakiejś tam choroby. Bo tak jak mówię, ja się zajmuję bardziej nie starszymi osobami, bardziej schorowanymi osobami, które mają choroby jakieś, z którymi można walczyć. Taką medycyną naturalną, naturalnymi energiami, więc akurat takie osoby do mnie trafiają i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa. A astrologia jest jakby takim dodatkiem do tego, co ja chciałem w życiu robić docelowo. Gdyby wam ktoś teraz powiedział, że wracacie do New Jersey, byłaby to kara? Byłaby bardzo kara. Słoneczne Radio. Słoneczne Radio.com.